Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl rozmów o sytuacji epidemicznej w województwie podlaskim. Naszym gościem dzisiaj jest pan Paweł Buczko, który pełni obowiązki wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Witam pana. Witam serdecznie. Jak pan się czuje? Czuję się dobrze na tą chwilę. Ciężko pracujemy. Słyszeliśmy o tym, że tam sporo pracowników sanepidu w ostatnim czasie było chorych. Czy pan także przeszedł COVID-19? Na tą chwilę jeszcze nie. Natomiast no, część osób przechodzi bezobjawowo, więc może być tak, że przeszedłem bezobjawowo. Trzeba było to potwierdzić testem immunologicznym tak naprawdę. U nas pracownicy, tak naprawdę część osób rzeczywiście zachorowała, pozostaje w izolacji domowej, część osób jest w kwarantannie. Natomiast uzupełniamy sobie braki kadrowe, przesuwając pracowników między działami. Ile w tej chwili testów dziennie Państwo robicie? To wszystko zależy od tego, ile tych testów dostajemy tak naprawdę. Robimy różnie. Nasz rekord to jest ponad 330 testów, ale jeżeli dostajemy 200, to robimy 200. Jeżeli dostaniemy tych testów 150, to robimy 150. Robimy po prostu wszystkie testy, które dostajemy, aczkolwiek chcemy, żeby te testy były wykonywane jak najszybciej, maksymalnie w ciągu, żeby wynik był w ciągu 24 godzin. Ile jesteście w stanie dziennie w tej chwili testów zrobić? W tej chwili jesteśmy w stanie zrobić ponad 200 testów dziennie. My jako wojewódzka stacja sanitarna epidemiologiczna. Czy jeśli będzie taka potrzeba, to będziecie mogli więcej robić? Nie do końca, dlatego że mamy pewne uwarunkowania sprzętowe i nas i sprzęt i personel ogranicza tak naprawdę. Natomiast możemy wykonać więcej testów, przesuwając je do innych laboratoriów. Panie inspektorze, w tym tygodniu pojawił się taki nowy termin jak automatyczna kwarantanna. Co to takiego jest? Automatyczna kwarantanna to jest coś takiego, jeżeli lekarz zleca badanie dla pacjenta i stwierdza, że on przez teleporadę albo przez indywidualną rozmowę z nim, że może pacjent być potencjalnie zakażony, wpisuje go do systemu EWP i ten system z automatu generuje automatyczną kwarantannę. Czyli teraz już na przykład sanepid nie dzwoni do takiego człowieka i nie informuje, że pan, pani musi przebywać, nie wiem, na kwarantannie? To też nie jest do końca tak, bo jeżeli sanepid uzyskuje wynik dodatni, informację o wyniku dodatnim, dzwoni do takiej osoby i się stara wyłapać osoby z kontaktu. Więc tutaj mówimy o tej osobie, która zgłosiła się do lekarza i lekarz wpisał ją do systemu. Ale jeżeli jest osoba dodatnia, to sanepid dzwoni do tej osoby właśnie, żeby nałożyć kwarantannę na osoby z kontaktu. A czy co w takiej sytuacji, jeśli teraz na przykład u kogoś jest pozytywny wynik, prawda? To jak ta osoba się dowiaduje o tym pozytywnym wyniku? Ta osoba może się dowiedzieć dwojako. Może wejść na swój profil na właśnie pacjenta, na pacjent.gov.pl, ale również dowiaduje się z sanepidu, bo właśnie zobaczcie, sanepid się z nią kontaktuje, żeby ustalić te osoby z kontaktu i je wprowadzić w kwarantannę. Panie inspektorze, tutaj jedna z naszych internautek w tej chwili pisze, dlaczego czekam już tydzień na wynik i nie wiem, czy przeszłam, czy nie. To jest trudne pytanie, bo ja nie znam do końca szczegółów, natomiast też nie wiem, gdzie był zlecony ten wynik, kto go zlecił, gdzie poszły próby. Bywają laboratoria, które no niestety z tymi próbami zwlekają albo z wydaniem wyniku. Proszę też wziąć pod uwagę, że jeżeli wynik był ujemny, my głównie kontaktujemy się z pacjentami dodatnimi, ale jeżeli wynik był ujemny, a tych badań jest robione w naszym województwie ponad 1700 dziennie, no to no niestety, czasami bywa, że taki jest okres oczekiwania. Jak długo trwa kwarantanna? Jak długo trwa izolacja? To też, żebyśmy tak jasno to powiedzieli, jak długo trwa kwarantanna? Znaczy izolacja teraz standardowo trwa 10 dni, tak? Natomiast kwarantanna trwa 14 plus 3 dni od takie
tych to 17 dni tak naprawdę dnia, tak? Czyli osoby współmieszkające z osobą dodatnią przebywają na 17-dniowej kwarantannie od dnia następnego po uzyskaniu wyniku dodatniego przez osobę zakażoną. Czyli jeśli na przykład, nie wiem, załóżmy u męża mamy dzisiaj wynik dodatni, to na przykład żona i pozostali mieszkańcy domu od jutra dopiero liczą kwarantannę. Te 17, tak, ale tak? Od tej osoby dodatniej też się liczy od jutra. A proszę powiedzieć, jak w tej chwili zamierzacie kontrolować to, czy ktoś jest w izolacji, czy jest w kwarantannie, czy po prostu przestrzega tych zasad? Znaczy, tak naprawdę głównie kontrolą zajmuje się policja, tak naprawdę odwiedza te osoby w kwarantannie, po prostu ma wgląd w ten system, podjeżdża pod dom, puka, dzwoni i kontroluje te osoby. Też w ostatnim czasie zmieniły się troszeczkę zasady dotyczące kwarantanny i też musimy tutaj jasno powiedzieć, kto nie musi teraz iść do kwarantanny, mimo tego, że na przykład miał kontakt z osobą zakażoną. Znaczy, tak naprawdę kwarantannie nie podlegają osoby, które zachowują tak zwane DDM, czyli to jest dystans, dezynfekcja, maseczka tak naprawdę. Ale to ja bym tu się głównie skupił na pracownikach służby zdrowia i osobach tak naprawdę, które muszą zapewnić ciągłość funkcjonowania instytucji różnych, tak jak na przykład mojej. Natomiast proszę Państwa, no naprawdę mój apel jest taki, żebyśmy te DDM przestrzegali, czyli dystans, dezynfekcja, maseczki. Czy też pojawiła się ostatnio informacja o tym, że sanepid zautomatyzował w jakiś sposób swoją pracę i będzie wysyłać SMS-y? Jakie to SMS-y, z jakimi informacjami? Jak to rozpoznać na przykład od fałszywych na przykład SMS-ów, prawda? To prawda, natomiast my nie wysyłamy na tą chwilę SMS-ów. Jeżeli będzie taki system, na pewno będzie on upowszechniony i będą do tego konkretne wytyczne instrukcje, z jakiego konkretnego numeru będą wysyłane te SMS-y. Na tą chwilę sanepid nie wysyła SMS-ów. Jest też, zdarzają się też takie kontrowersje, czy osoba w kwarantannie może wyjść z domu, aby zrobić test na koronawirusa. Może wyjść, dlatego że jeżeli źle się czuje tak naprawdę i musi się przebadać, czyli żeby określić jej ten stan, czy rzeczywiście jest kwarantannie, ale czy jest chora, czy nie chora, może się kontaktuje się z lekarzem rodzinnym, który właśnie wpisuje ją do systemu, kieruje do punktu drive-thru. Tamta osoba indywidualnie powinna się udać, tam jest jej pobierany wymaz i udaje się z powrotem do miejsca swojej kwarantanny. Tutaj jedna z naszych internautek, pani Monika, no też taki podobny troszeczkę problem zgłosiła. To właśnie jeszcze tak tydzień temu brałam wymaz w Bielsku Podlaskim, lekarz rodzinny zlecił badanie i lekarz nie ma mojego wyniku do tej pory, prawda? Szanowni Państwo, no to też, no, ja mówię, to są trudne dywagacje tak naprawdę. Może być, że lekarz dostał ten wynik, a go na przykład nie wpisał, bo jeżeli wynik jest dodatni, to my wpisujemy te wyniki wszystkie do systemu jako inspekcja sanitarna. Natomiast wyniki ujemne są wpisywane w późniejszych terminach, bo ich jest bardzo, bardzo dużo. No właśnie, ta sama pani Monika z Bielska pisze, że mąż i syn już mają wyniki po 2 dniach od wymazu i wyniki są dodatnie, też dodała. No dlatego, tak jak powiedziałem, no wyniki dodatnie są wpisywane w pierwszej kolejności. Pani Anna zadaje pytanie, a SMS o aplikacji kwarantanna domowa? No to SMS o aplikacji domowej jest wysyłany z automatu z systemu EWP. Właśnie jeżeli lekarz zleca badanie, to wtedy osoba ta, która się zgłasza do lekarza, dostaje powiadomienie SMS-a. Jeszcze panie inspektorze, też może wyjaśnijmy, bo są właśnie teraz te aplikacje pojawiły się dotyczące COVID-u. Czy jest obowiązek właśnie posiadania tych aplikacji, o których mówi w tej chwili rząd, czy one są dowolne?
Jest obowiązek posiadania aplikacji, dlatego że ona pozwala monitorować tak naprawdę pacjentów dodatnich i tak powinniśmy się zachowywać jako odpowiedzialne społeczeństwo. I w tej chwili tutaj od internautów pytań nie widzę. Jeszcze, panie inspektorze, mam takie pytanie. Jak pan ocenia tę sytuację, którą mamy w tej chwili w naszym województwie? No, widzimy, że rośnie na pewno i to już są duże liczby, jeśli chodzi o nowe zakażenia w naszym województwie. Jak pan ocenia tę sytuację? Znaczy, sytuacja ogólnie w Polsce jest dynamiczna, tak? Mamy codziennie niestety wzrosty tych zachorowań. Wynika to z różnych przyczyn. Ja dalej będę powtarzał, tak jak pan minister zdrowia i główny inspektor sanitarny, ale również też pan wojewoda, żebyśmy stosowali to DDM, czyli dezynfekcję, dystans i maseczki, bo to powoduje, że tych zakażeń wtedy jest szansa, że ich będzie mniej. No, niestety, musimy się troszeczkę izolować, troszeczkę dystansować, stosować te zasady. W pierwszej fali to wszystko bardzo fajnie wyglądało, natomiast tutaj trochę społeczeństwo, mówiąc kolokwialnie, poluzowało się. No i niestety efekt mamy taki, a nie inny. A czy państwo nakładacie, no, bo wspomina pan o tym właśnie, że może nie wszyscy stosują się do tych wszystkich zasad, do obostrzeń. Niektórzy, no, z tego co też wiemy nawet, wśród naszych znajomych są takie osoby, które nie do końca nawet wierzą, że jest jakakolwiek epidemia. A czy państwo już jakieś kary nakładacie na takie osoby, które, nie wiem, złamały izolację czy kwarantannę domową, nie dochowują obostrzeń? Nakładamy takie kary również z policją. W momencie, gdy na przykład policja stwierdza, że danej osoby, która powinna być w izolacji domowej, nie ma w danym miejscu zamieszkania, gdzie została zadeklarowana, nakładamy takie kary. Od początku epidemii maksymalna kara jest to 30 000 zł dla osoby, ale również też dla przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają danych zasad, które panują w danej chwili. Jakiego rzędu to są kary i powiedzmy, no tak, jak dużo tych kar jest tak mniej więcej? Trudno mi na tą chwilę powiedzieć, bo to jest, te dane też zmieniają się z godziny na godzinę, z dnia na dzień, bo ten proces trwa. Natomiast mówię, ostatnie dane, które ja posiadałem, były w granicach chyba 500 000 zł nałożonych w naszym województwie. Pan Łukasz, internauta, pyta, czy są jakieś prognozy dla Podlasia na najbliższe dni dotyczące rozwoju pandemii? Czy są jakieś prognozy? No, prognoz nie mamy tak naprawdę. No, jeżeli będziemy się zachowywać odpowiedzialnie, ta ilość zachorowań powinna spadać. Natomiast jeszcze raz powtarzam, sprawa jest rozwojowa i bardzo trudna do określenia. Ja rozumiem, panie inspektorze, że to jest dopiero początek dnia i ten dzień pewnie zapowiada się, jak każdy z poprzednich, na bardzo długi. O której pan tak mniej więcej kończy pracę? Generalnie nie kończę pracy. Pracuję 24 godziny na dobę. Bywa tak, że wracam z pracy o godzinie 22. Życzymy siły. No i oczywiście życzymy też tego, żebyśmy wszyscy, no, nie dawali powodów do przekraczania tych norm pracy i żebyśmy się stosowali do tej zasady DDM, o której pan wspominał. Dezynfekcja, dystans, maseczki. I mam nadzieję, że no, jak najmniej będziemy mieli powodów do spotkań. Ja również państwu życzę przede wszystkim dużo zdrowia i naprawdę zachowujmy te zasady. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Paweł Buczko, wojewódzki inspektor sanitarny. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia.